Jak widać, wiosna pięknie pączkuje. Wyszłam na spacer. No i pokazało się wszystko to, cośmy w przyrodzie zostawili jesienią, co zostało beztrosko porzucone. Bardzo mnie to ten widok zirytował. Szybka decyzja, sprzątamy. Worek, chwytak i jest akcja. Nie jestem w stanie wszystkiego sfilmować, bo brodząc na tym mokłym terenie po prostu nie sposób zbierać śmieci i jednocześnie filmować. Ale teren został przeze mnie zadbany. Kochani, z myślą o Was. Źródeł ciemięgi czyściutko. O, jak widzę, przechodził tędy jelonek. Musiałam wrócić jeszcze na moment do domu po dodatkowe worki, bo jednak zauważyłam nowe układy śmieci i po drodze wstąpiłam do brzeziniaczka. W brzeziniaczku sprzątałam już 3 razy przez ostatnie lata i wydawało mi się, że już jest wyczyszczone gląc pomada. A tymczasem borem lasem, jak mawia pewna przesympatyczna youtuberka, przechodzili śmieciarze i podrzucili mi tyle śmieci. Słuchajcie. No, przerosło to moje oczekiwania. Za 3 tygodnie w mojej gminie ma być wielka akcja sprzątania środowiska. Gmina zapewnia worki, rękawice i odbiór śmieci. To bardzo dużo, ale ja wtedy szykuję się na sprzątanie mojego pobliskiego lasu. Chociaż on bardziej wymagałby traktora, 2 przyczep i kilku silnych ludzi z szuflami, żeby wydobyć te stare, zasiedziałe, komunistyczne jeszcze śmieci. A tutaj u nas sprzątnę szybciutko w kilka worków. Widzę, że jesteśmy prawdziwym zagłębiem perły chmielowej. Puszek tutaj było chyba 21-22 sztuki. Nie liczyłam wszystkich, bo zbierałam w 2 turach. No smutne to jest, że tak w sumie, żeby imprezować, potrzebują jakiegoś takiego miejsca ustronnego, cisza, spokój. Latem to jest tu nawet pięknie, bo zimą to raczej wietrznie. No więc mają takie potrzeby estetyczne, że tak powiem, wyższe. Ale jak już wypiją dziamdziaki, zostawiają to wszystko. Ciekawa jestem, czy dociera do nich, że następnym razem wybrali się w to wygodne, super zaciszne miejsce i jest tak przyjemnie i czysto. Czy to w ogóle do piwoszy i do piknikarzy, powiedzmy piknikarzy, dociera. Ale przynajmniej w tej kwestii mam poczucie, że cokolwiek dla środowiska robię ja.